Musimy pogodzić się z tym, że naturalną rzeczą jest dzielenie wspólnej przestrzeni z kretynami. Brutalne? Może. Ale przecież oczywiste, bo głupota jako zjawisko dosyć powszechne nie jest niczym niezwykłym. Taka to już konstrukcja świata od zarania dziejów, że ludzi durnych jest po prostu więcej, a co za tym idzie? Oczywiście dzięki demokracji mogą oni tworzyć swoje liczne reprezentacje w instytucjach państwowych. Na kogo bowiem ma zagłosować kretyn, jak nie na kretyna? I do kogo należy mieć pretensje? Do głupca, że został wybrany, czy do głupiego, który go wybrał? Dlatego nie przejmujmy się, że jesteśmy w mniejszości. Martwić zaczniemy się wtedy, gdy pewnego dnia zdamy sobie sprawę, że stanowimy większość. W tym jest bowiem wielka pułapka, jak mawiał Stefan Kisielewski. Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że durniami nie są. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś krótka piłka o bagnach na polskiej granicy wschodniej, bezczelnych kłamstwach i politycznej hipokryzji, której zakładnikiem jest Polska, no i w konsekwencji nasze bezpieczeństwo. Dlaczego? Bo oddajemy władzę głupcom. I tak koło się zamyka. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Docieramy do YouTube'owej bańki, a to przejawia się w dynamicznym spadku liczby subskrypcji. Naturalna kolej rzeczy w systemie algorytmu działającego w tej właśnie przestrzeni, platformie wideo. Myślę, że jesteśmy w stanie wznieść się jeszcze nieco ponad 100 tysięcy, no a później nastąpi stagnacja. Ma to również związek z wyborami do Europarlamentu. Naturalną koleją rzeczy jest również i obserwacją z poprzednich kampanii, które trwały w Europie, że kanały konserwatywne w tym czasie były zaniżane. Tak to po prostu działa. Ktoś naciska guzik lub ciągnie za wajchę. No i tego typu publikacje nie docierają wówczas do szerokiego grona publiczności. Chociaż jak na ponad 80 tysięcy subskrybentów, to i tak mamy niezłe osiągnięcia, jeżeli chodzi o wyświetlenia i z tego powinniśmy się cieszyć. Dlatego jeżeli mają Państwo chęć i czas, zachęcam do podawania tego linku do naszych programów dalej za pomocą wszelkich komunikatorów, również w wiadomościach prywatnych. Zostawiania łapek w górę, dodawania komentarzy i koniecznie tych, które są złożone z 5 słów i powyżej 5 oraz wchodzenia ze sobą w interakcję, w dyskusję za pomocą komentowania. Kto jeszcze nie subskrybował kanału, może to zrobić teraz, nie zapominając rzecz jasna o kliknięciu dzwoneczka. Wtedy YouTube będzie Wam przypominał o kolejnych naszych spotkaniach. Tymczasem przypominam, że są one możliwe tylko dzięki wszystkim mecenasom, którym dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warto jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę, żebyśmy nie przysnęli, poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za wszystkie serdecznie dziękuję. No to co? Zaczynamy. Trzeba powiedzieć sobie jasno, że poza niewielką grupą zapaleńców, faktycznych patriotów, ludzi, którzy coś w swoim życiu osiągnęli, lata całe poświęcili swój wolny czas na działalność społeczną, no i teraz chcą spłacić dług wdzięczności lub wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za państwo, do polityki idą najsłabsi spośród nas. Najwięksi krętacze, dorobkiewicze, a często i szubrawcy. No mało mieliśmy takich przykładów. Jeżeli mamy tego świadomość, to jest już dużo. Kiedy pomimo tej wiedzy sami nie popadamy w rozpacz, nie rezygnujemy z choćby najmniejszej aktywności społecznej i nadal chcemy czynnie uczestniczyć w życiu narodu, również poprzez udział w wyborach, to jest już bardzo dużo. Z tym jednym oczywiście zastrzeżeniem, jestem tego w pełni świadom i w 100% przekonany, że co prawda wolno nam popełniać błędy, każdemu z nas, ale nie wypada nam ich powielać. Jednym z najczęstszych, i proszę, abyście dokładnie te słowa zapamiętali albo po prostu wsłuchali się w nie, choć nie musicie się przecież z nimi zgadzać, jest częste, bezkrytyczne opowiadanie się za poszczególnymi politycznymi stronnictwami, co z kolei doprowadza do sytuacji, w której automatycznie jesteśmy zamknięci na racjonalne argumenty, które czasami pojawiają się w przestrzeni po tamtej stronie, poza tymi naszymi bańkami. Tak w moim przekonaniu było w przypadku wypowiedzi ministra obrony Kosiniaka-Kamysza o plecaku bezpieczeństwa, zwanym także plecakiem ewakuacyjnym. Zachęcam do obejrzenia, zrobiłem o tym cały program, gdzie merytorycznie wyjaśniam potrzebę posiadania takiego plecaka, bez względu na to, czy wojna idzie, czy też nie idzie. Popieram również tworzenie naturalnych zapór na granicy wschodniej naszego kraju. Dlaczego? Dlatego. Czy to oznacza, że popieram Platformę i pełen hipokrytów rząd Tuska? No oczywiście, że nie i życzę im, aby jak najszybciej władzę utracili, przynajmniej w tej formule, ale nie chcę też i nie będę spoglądał na świat przez partyjne okulary, no i zawsze poprę każdy racjonalny pomysł, który przysłuży się naszej ojczyźnie. Chociaż w tym rządzie znajdziemy ich oczywiście, jak mniemam, niewiele. Popierałem też budowę muru na granicy z Białorusią. Czy to oznacza, że byłem orędownikiem zakłamanego rządu Mateusza Morawieckiego? No nie. Popierałem pomysł, który jak widać zdał egzamin i znacznie ułatwia on służbę naszym strażnikom na tym niebezpiecznym odcinku. Resztą niech zajmują się już wilki. PiS podjął szybką decyzję w budowie muru. Musiał on powstać natychmiast, bo na granicy działo się to. No a dziś platformerski beton partyjny zarzuca Mateuszowi Morawieckiemu, że jego rząd nie ogłosił na budowę tej zapory przetargu. Przetargu? Kiedy mur musiał powstać natychmiast? Mieliśmy wtedy jeszcze czas na kilkumiesięczne rozstrzyganie konkursów, rozpatrywanie odwoływań i, o czym mało ludzi pamięta, kontrwywiadowcze sprawdzenie każdej firmy, która zgłosiłaby się do takiego przetargu, bo przecież budowa tego obiektu miała charakter strategiczny z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, więc nieobjęcie jej ochroną kontrwywiadowczą mogłoby spowodować, że jakaś firma, w której zainstalowani są agenci obcych państw, mogłaby mieć wpływ na budowę, poznałaby elementy konstrukcji lub coś w tej konstrukcji na przykład zostawiła. Dla tych polityków, którzy opowiadają w radiowych studiach tego typu bzdury, powinien być wieczny ban, wieczna banicja na uprawianie polityki w naszym kraju. Kiedy pani zmieniła zdanie w sprawie muru na granicy? Jeśli chodzi o mur na granicy, od początku mówiliśmy, że zapora musi być, ale musi być... Nie, pani poseł, myli się pani. Mówiłam? Głosowała pani 14 października 2021 roku przeciwko budowie muru na granicy. Tak, właśnie chcę skończyć. Mówiliśmy o tym, że zabora jest potrzebna, ale nie może być w taki sposób... W jaki? Nietransparentny. Przecież my bardzo nie wiemy, naprawdę jak ona została sfinansowana. Nie w jaki sposób. Nie było żadnych przetargów, nie było żadnej otwartej... Pani, nie było przetargu, bo jak pani doskonale pamięta, rozpoczął się szturm na granicę. Ja rozumiem, że pani chciałaby wtedy ogłaszać przetargi, odwołania od przetargów, czyli jak pani mówi, dwuletnie, trzyletnią procedurę. Chcieliśmy mieć jakikolwiek wpływ i wgląd w dokumenty w związku z finansowaniem, gigantycznym finansowaniem. To ja pani powiem coś o gigantycznym finansowaniu. 1 600 milionów poszło na tę zaporę. Tak. A wie pani, ile teraz chce wydać Donald Tusk? To ja pani... Zacytuję pana premiera. Podjęliśmy decyzję, aby zainwestować w bezpieczną wschodnią granicę 10 miliardów złotych. 10 miliardów będą kosztowały umocnienia na granicy za Donalda Tuska. Ale nie będzie to mur. Nie będzie to mur, tylko będą coś więcej elektroniczne niż zabezpieczenia. Przepraszam, minister Siemoniak wczoraj mówił o czymś więcej. On będzie tam bagna tworzył. Nie, bagna to tam honoru. Są. Nie, on je będzie tworzył dodatkowe sztuczny teren, żeby oni tam wpadali, jak rozumiem? Nie, chcecie wpędzać tych biednych lekarzy i inżynierów, nad którymi łukaliście, w bagna? Chcecie absolutnie ich potopić? Nie, bagna tam są. Achmed teraz będzie pływał nie w rzece, tylko w bagnie? Panie redaktorze, szanowni państwo, żarty na bok. To nie są żarty. Przecież Agnieszka Holland już robi tę granicę 2. Z drugiej jednak strony nie dziwcie się tej kobiecie. Ona mówi do swojego betonowego elektoratu, nie do słuchaczy. Ona mówi do debili, a debilom możesz powiedzieć wszystko. I tak uwierzą, bo partia przecież nie może się mylić. Ba, nie tylko uwierzą, ale największą bzdurę wypowiedzianą przez polityka będą używali jako supermerytorycznego argumentu w późniejszych konwersacjach przy świątecznym stole czy na grillu u teściów. To są komunikaty do kretynów i rasowi politycy dobrze wiedzą, jak takie przekazy się konstruuje. Niestety często internauci, nie będący członkami żadnej partii, komentują polityczne zdarzenia tak, jakby byli do niej zapisani od lat. I o to im wszystkim chodzi. Polityczna rywalizacja pomiędzy PiS-em i Platformą doprowadza nasz kraj do upadku. Widać to gołym okiem, a dzisiaj skutecznie wykorzystuje to przedwyborczo Szymon Hołownia, pełen koncyliacyjnych apeli. I wiecie co? Jego polityka zda egzamin. On przekona wielu ludzi, którzy już są zmęczeni Tuskiem, bo liczyli na coś świeżego, nowego. I co? Nie otrzymali tego. Wielu ludzi, wyborców Platformy Obywatelskiej, jest zszokowanych tym, co Donald Tusk i jego ekipa robiła w tak krótkim czasie. Dlatego Hołownia razem z Kosiniakiem-Kamyszem zbiorą ten elektorat. Jestem o tym przekonany. Niestety. A dlaczego niestety? Bo to też jest polityczna gra. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ środowiska te pałają do siebie tak ogromną nienawiścią, że najwięcej energii zużywają one wzajemnie do wyniszczania siebie, przez co mniej energii zostaje im na zajmowanie się zarządzaniem państwem. Chociaż z drugiej strony może to i dobrze. Macie świadomość, że przez wiele lat duża część wyborców Platformy głosowała na jej przedstawicieli nie dlatego, że zgadzała się z jej programem, bo programu nie było, czy sposobem uprawiania polityki, ale dlatego, że media stworzyły na temat tej partii konkretne wyobrażenie. Głosujesz na Platformę, jesteś nowoczesny, światowy, zaliczasz się do grona ludzi inteligentnych, bo najwięcej ludzi wykształconych głosuje na tę właśnie partię. Skoro znani aktorzy, celebryci i kto tam jeszcze mówią, że jestem za Tuskiem, to ty też bądź, a reszta to zaścianek. Przeprowadziłem w swoim czasie wiele rozmów z takimi ludźmi i również miałem takich ludzi wśród znajomych. Żaden nie potrafił z pozycji merytorycznych wyjaśnić, dlaczego popiera tę właśnie partię. Na pytanie, dlaczego głosujesz na Platformę, odpowiedź była, bo jest europejska, nowoczesna, bo mądrze mówią. Długoletnia polaryzacja tych dwóch środowisk, które w gruncie rzeczy w kwestiach kluczowych nie różnią się od siebie sposobem uprawiania polityki i pomysłami na funkcjonowanie państwa, nie jest w stanie przynieść już Polsce niczego dobrego. Pytanie tylko, czy Polacy, chciałem powiedzieć. Nie. Czy ludzie mieszkający w Polsce, czy obywatele polscy mają już tego świadomość, czy musi się stać naprawdę coś złego? Wszyscy muszą nas wyprzedzić, abyśmy zrozumieli, że jesteśmy w ogonie. Oto kandydaci na europosłów. Baby z brodą brakowało w tym zestawieniu. Stop skazańcom i zesłańcom i spadochroniarzom! Lubelszczyzna zasługuje na godną reprezentację! Pana miejsca w Ile jest na Lubelszczyźnie, proszę pana, gmin? Ile jest gmin? Jeszcze skazańcom i zesłańcom! Przecież ma pan wyrok za przekraczanie uprawnień. Wyrzucił pan ludzi do poświadczania nieprawdy. Do więzienia! Do więzienia! Do więzienia! Do więzienia! Do więzienia! Lubelszczyzną! Co pan ma wspólnego z Lubelszczyzną? Co pan ma wspólnego? groby rodzinne. Proszę pana, stop skazańcom i zesłańcom. Świat się zbroi, brakuje komponentów do produkcji amunicji, jest wielkie prawdopodobieństwo, że Kijów zaraz upadnie, Rosja odbudowuje swój potencjał militarny, Francja podjudza do wojny, no i zaciera ręce na możliwość zarabiania na produkcji i sprzedaży broni, Chiny rozwijają swój przemysł, Rosja od 2 lat w trybie gospodarki wojennej, dołączyły do niej też Niemcy i Francja, a ta biegnie z megafonem za nasze kurwa pieniądze. Rozumiecie to? Bo kampania wyborcza. No dobrze, ale ktoś może też powiedzieć, że oba obozy różnią się od siebie chociażby w kwestiach ideologicznych. No ale w sprawach zamordyzmu, tego czym nas straszono, a co okazało się zupełnie czymś innym, szli przecież ręka w rękę. W głosowaniu za lewackimi układami w Unii Europejskiej, za Zielonym Ładem byli spójni. Obie partie w Europarlamencie głosowały za Ursulą von der Leyen. Spotykali się z tymi samymi Danielsami i obie palą hanukowe świece, obie goszczą się po synagogach i obie nie zbudowały CPK, obie nie zbudowały elektrowni atomowej, a teraz wrzeszczą, że nie ma możliwości budowania w Polsce takich obiektów, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, że byli winni ci, a potem byli tamci, że PiS nie zrobił, my dokończymy i w końcu nie dokończymy. A nasze pieniądze na to poszły. Ileś set milionów zostało wydanych na grunty, żeby można było je odkupić od prywatnych właścicieli pod CPK, uzbroić w odpowiedni sposób, zapłacić firmom, które już coś uczyniły, prezesom, którzy tam funkcjonowali. Setki milionów złotych. I nikt się o to nie upomni. W końcu obie partie, które rządziły przez tyle lat, nie uczyniły naszych rzek spławnymi, obie nie zbudowały floty okrętów na Bałtyku. Zapytam, gdzie jest Gawron? No, pamiętacie jeszcze taką korwetę, która miała powstać? Nie ma. Zapytam, czy jesteśmy w stanie wykonywać już podwozia na własnych patentach do naszych wozów opancerzonych Rosomaków? Czy nadal musimy kupować te podwozia od Finów? A co jeżeli Finowie przestaną nam je sprzedawać? Co wtedy? Albo na przykład minister Kosiniak-Kamysz, który w swoim exposé tak bardzo zachwalał Wojska Obrony Terytorialnej, a jeszcze niedawno mówił o nich to. Trzeba zlikwidować Wojska Obrony Terytorialnej, bo one nie służą naszemu społeczeństwu, nie widzimy efektów ich działań. Trzeba zlikwidować Wojska Obrony Terytorialnej, a te pieniądze przeznaczyć na pomoc dla osób niepełnosprawnych. W polityce tak to nie działa. Wiem, bo przez lata działałem w zakresie budowy strategii politycznych. O kierunku programowym danej partii nie decyduje moralny kręgosłup jej członków i lidera. Przekonania, przywiązanie do swojego stronnictwa. Posłowie przecież zmieniają swoje partie jak rękawiczki. Są tacy, którzy byli w 6, w 7. O tym wszystkim, co oni robią, co mają mówić, jakie podejmują decyzje, decydują kompleksowe badania opinii publicznej w zakresie preferencji wyborczych, zlecane przez partie na ich wewnętrzny użytek, a o których to badaniach nawet nie wiecie. Macie świadomość, że niektóre badania mogą kosztować nawet $500 000 i wiedzą o nas wszystko. Łącznie z tym, kiedy wstajemy, kiedy kładziemy się spać. Znają wszystko, co jemy i kiedy pierzemy bieliznę. Ale jeżeli myśli się też o polityce długofalowo, to dla partii politycznych ważna jest demografia. Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć w zasadzie wyłącznie na elektorat konserwatywny, którego według badań Cebosu największą grupę stanowią wyborcy powyżej 65 roku życia, w roku 2019 doszło do przekonania, że nie jest w stanie zwiększyć swojej władzy w państwie tak, aby samodzielnie móc na przykład zmienić konstytucję. Bez zdobycia kolejnych grup wyborców to im by się nie udało. Tak powstał pomysł niesławnej piątki dla zwierząt, która nie była żadną walką o uporządkowanie kwestii ich dobrostanu, ale puszczeniem oka do młodych, często wielkomiejskich wyborców, którzy wyrażają dużą wrażliwość wobec zwierząt, przy znikomej rzecz jasna wiedzy na temat rolnictwa i jego roli w krajowej gospodarce. Jaki tok rozumowania został wówczas przyjęty przez partyjny beton z Nowogrodzkiej? Dysponujemy żelaznym elektoratem, który będzie trwał przy partii wiernie, bez względu na wszystko, no i zawsze da się go jakoś tam przekonać do naszych kolejnych pomysłów wychodzących z Nowogrodzkiej. A przy okazji, w związku z tym, bez większych strat, ukażemy swoją ludzką twarz, nową, liberalną i uśmiechniemy się do tych, którzy wprawdzie z wrażliwością konserwatywną się nie liczą, ale mogą nas poprzeć ze względu na zwierzęcy fanatyzm. Oczywiście ktoś nie skalkulował fali rolniczych protestów, no i PiS musiał się szybko wycofać z lewackich idei piątki dla zwierząt. No i wiecie co? I nic. W kolejnych wyborach, pomimo wielkiego upokorzenia, które zesłali oni na rolników, na wieś, ta sama wieś znowu zagłosowała na partię Jarosława Kaczyńskiego. Syndrom sztokholmski. Przygotowując się do tego programu, do głowy przyszedł mi fragment Małego Księcia Antoine'a de Saint-Exupéry'ego. Co ty tu robisz? Spytał pijaka, którego zastał siedzącego w milczeniu przed baterią butelek pełnych i baterią butelek pustych. Piję, odpowiedział ponuro pijak. Dlaczego pijesz? Spytał mały książę. Aby zapomnieć, odpowiedział pijak. O czym zapomnieć? Zaniepokoił się mały książę, który już zaczął mu współczuć. Aby zapomnieć, że się wstydzę, stwierdził pijak, schylając głowę. Czego się wstydzisz? Dopytywał mały książę, chcąc mu rzecz jasna pomóc. Wstydzę się, że piję, zakończył pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu. Polska jawi mi się coraz częściej właśnie jako planeta 327. Jedna z tych, którą odwiedził mały książę. Spędził na niej najmniej czasu, bo nie było z kim i o czym rozmawiać. Spotkał tam nieszczęśnika pijącego z żalu, że pije. Postawa pijaka z planety 327 jest dla mnie odzwierciedleniem naszego społeczeństwa. Pijak pogrążał się w rozpaczy, bo nie mógł sobie poradzić z przytłaczającym go problemem, więc rozwiązaniem dla niego stało się zatapianie go przy pomocy problemu, z którym nie mógł sobie poradzić. Logiczne, prawda? Zbyt często szukamy usprawiedliwień czegoś, czego usprawiedliwić się po prostu nie da. I ciągle spoglądamy na te same twarze od ponad 30 lat. Ludzi, którzy albo kłamali, albo szkodzili Polsce, albo ją okradali, albo ją zdradzali i znowu ci sami ludzie pojawiają się na politycznym świeczniku i roszczą sobie prawo do bycia sumieniem narodu. Elon Musk nowym autorytetem Morawieckiego i Sasina, pisze Marek Belka. Ten od chwilowego podatku od opodatkowanych już pieniędzy, który to podatek został z nami do końca. Kontynuując pisał, trumpista, sceptyczny wobec Kijowa, wrogi wobec Unii Europejskiej, ale najważniejsze, wrog stracił na samym X-ie kilkadziesiąt miliardów dolarów. Niedościgniony wzór, spuentował były premier. Człowiek, który nie stworzył nawet 1/100 tego, co ten multimiliarder wysyłający dzisiaj rakiety w kosmos, będzie pouczał teraz, jak ma robić ten multimiliarder interesy. Czy to nie jest arcykomiczne? Tak samo jak śmieszne jest to, że ministrem pracy w rządzie Donalda Tuska jest dziewczyna z lewicy po filozofii, która zdaje się nigdy nie dawała nikomu nawet jednego zatrudnienia. Ale spokojnie, podobne kwiatki były też za poprzedniego rządu. Jak ma to się więc wszystko trzymać kupy? I najgorsze w czasie, w którym czy tego chcemy, czy też nie, ale jednak się znajdujemy, politycy dwóch największych partyjnych molochów wraz ze swoimi przystawkami, które są największym rakiem naszego biednego i ogłupiałego społeczeństwa, zamiast szukać jakiejkolwiek nici porozumienia, chociaż w tej jednej sprawie, w sprawie bezpieczeństwa narodowego, czyli twojego i mojego, twoich i moich dzieci, w tak skomplikowanej sytuacji, która eskaluje, czy byśmy tego chcieli, znowu powiem, czy nie, ale jednak w bardzo złym kierunku, bo to od nas nie zależy, choćbyście robili miliony protestów antywojennych i tak od nas to nie zależy. Jeżeli będą nas chcieli wepchnąć w tę wojnę, to po prostu nas wepchną. Od nas maluczkich niewiele zależy. Więc zamiast działać wspólnie na jednym kierunku, oskarżają się o ruską agenturalność, robiąc kolejne teatrzyki dla plebsu, nowymi komisjami śledczymi, które mają zwęszyć ślady obcych wpływów w kraju. Przecież to wszystko jest tylko i wyłącznie teatr dla ubogich. Gdy PiS budował mur na granicy, cały mainstream piał z przerażenia. Holand robiła filmy, na premierze którego to filmu platformersko-kodowa dziatwa płakała ze wzruszenia i wyła z nienawiści do faszystowskiego rządu. Obrażano strażników granicznych. Zresztą pierwsze, co zrobiono, to zwolniono z pracy tę biedną dziewczynę, która w imieniu Straży Granicznej nieustannie przez te lata, kiedy była atakowana wschodnia granica, się wypowiadała. Szydzono z Wojsk Obrony Terytorialnej. Mówiono, że masowe imigracje sterowane przez Putina to biedni inżynierowie i kobiety z dziećmi potrzebujący pomocy. Gdzie jest teraz Ochojska, Ostaszewska, Sztur, co wygadywali te bzdury? A to mówił przecież wówczas Donald Tusk. Wypowiadanie znowu tych słów, które są właściwie kompromitujące, że Polska obroni się, tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w migrantów, bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Po wyborach nagle się okazało, że to już nie są jednak inżynierowie i kobiety z dziećmi, ale celowe destabilizowanie naszej granicy. Dzisiaj dostaliśmy potwierdzenie i to jest oczywiście niepokojący scenariusz, potwierdzenie tego, że presja na granicę wschodnią Polski to nie jest migracja spontaniczna ludzi, którzy uciekają z różnych krajów. W tej chwili te dane są naprawdę bardzo precyzyjne dane, bardzo niepokojące. Ponad 90% tych, którzy przekraczają polską granicę nielegalnie, to są ludzie dysponujący rosyjskimi wizami. Inaczej niż to było na początku tej presji migracyjnej, tego napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Zlokalizowano kilka miejsc koncentracji na terenie Rosji, zorganizowanych grup migrantów. Mówimy o tysiącach ludzi, powiedział premier Donald Tusk w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. To najnowsza informacja zdobyta przez polskie służby we współpracy z sojusznikami. Teraz zlokalizowano? Najnowsza informacja? To te obrazki z początku konfliktu na Ukrainie nie dały żadnemu z was do myślenia? Oczywiście, że dały, ale dla doraźnych korzyści politycznych byliście w stanie poświęcić bezpieczeństwo naszego kraju, by teraz robić dokładnie to, co robili pisowcy przed wami, tylko że pisowski mur dzielił i zabijał tych biednych imigrantów, a wasz mur i wasze mokradła będą jedynie wyznaczać granice. Chociaż z dwojga złego szczęście, że idziecie chociaż w tym kierunku, niż w przeciwnym. Ale hipokryzję i tak trzeba wam wypominać. Ale trzeba też popierać to, co na tej wschodniej granicy robicie, bez względu na to, czy was kochamy, czy nie. Czy jesteśmy zwolennikami Tuska, czy też nie. Każdy wydany grosz, oczywiście uczciwie, bez przekrętów, na to, aby wzmocnić polską granicę, aby doposażyć polskie służby i zrobić te mokradła, aby czołgi rosyjskie, ukraińskie, jakiekolwiek, mogły skończyć w ten sposób, raz jeszcze pokażę. Są pieniędzmi wydatkowanymi słusznie. Teraz tylko należy wymagać i rozliczać tych polityków, i to bez żartów, ktokolwiek by nie rządził. Tymczasem nadal nie mogą stanąć na wysokości zadania, bo zobaczcie, prezydent, jak za czasów Tuska i Lecha Kaczyńskiego, znów nie może doprosić się respektowania jego prerogatyw. Tym razem chodzi o powołanie ambasadora Polski przy NATO. Nie ma żadnych zarzutów wobec pana ambasadora ani ze strony władz Sojuszu Północnoatlantyckiego, myślę tutaj przede wszystkim o sekretarzu generalnym Jensie Stoltenbergu. Nie było żadnych zastrzeżeń do jego pracy, jak również wyników tej pracy przez wszystkie lata, przez które pełnił tą funkcję. Nie ma również żadnych zastrzeżeń wobec jego pracy i tego, co jak w tej chwili przygotowuje szczyt NATO ze strony ani premiera, ani ministra spraw zagranicznych, ani ministra obrony narodowej. Więc muszę powiedzieć, że ta w tej chwili próba usunięcia go z placówki tuż przed szczytem NATO w istocie tak naprawdę prowadzi do zaburzenia naszych przygotowań do szczytu NATO i właściwie można byłoby zadać pytanie, czy nie powinna się tym zająć Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich, którą pan premier ostatnio powołał, może właśnie tym się powinna zająć, kto stoi za tą próbą odwołania naszego ambasadora, bo wobec braku zastrzeżeń ze strony sojuszników i władz Sojuszu Północnoatlantyckiego co do jego pracy, jak również braku zastrzeżeń co do jego pracy w NATO ze strony polskich władz, również obecnego rządu, no budzi to moje co najmniej wątpliwości. To po pierwsze. W związku z powyższym powiem otwarcie, nie zgadzam się. Polskę przed NATO reprezentuje przede wszystkim prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Oczekuję, że to ja będę przedstawiał premierowi kandydata na polskiego ambasadora w NATO. Z jednej strony gadają więc o wielkim niebezpieczeństwie wojny, w związku z tym o konieczności budowania jedności w społeczeństwie i szukania wspólnych celów wśród zwykłych, ale często podzielonych i skłóconych ze sobą ludzi, no a z drugiej sami prowadzą niepotrzebne wojny na górze. Skoro prezydent ma zapisane w swoich uprawnieniach i prerogatywach odpowiadanie za kontakty z NATO i powoływanie ambasadora przy NATO, to dlaczego premier się w to wtrąca? Po co? Dla doraźnych korzyści politycznych. Taka jest ich miłość do Polski. Albo jak prezydent Warszawy zajmują się teraz zdejmowaniem krzyży ze ścian urzędów zamiast przygotowywaniem planów ewakuacyjnych dla 2-milionowego miasta, w którym linie metra chociaż miały być budowane jako schrony dla ludności, dziwnym zbiegiem okoliczności zostały pozbawione odpowiednich systemów wentylacji i nie nadają się do tego celu, co wyraźnie wskazał raport NIK-u. Mówiąc o ewakuacji, nie mówię o tym, że powinna nastąpić jakaś wojna z Rosją. Nie jest to żadne straszenie wojną, agresją tym czy tamtych, ale zwykłe książkowe, wręcz podręcznikowe zabezpieczenie obywateli. Tak jak posiadanie gaśnicy w samochodzie nie ściąga na niego pożaru. Ale jacyś kretyni tego człowieka przecież do władzy wybrali i pozwolili mu na dalsze piastowanie tego urzędu przez wybór w pierwszej turze. Musimy wszyscy, a już my, ludzie myślący w szczególności, zacząć spoglądać na to, co dzieje się dookoła całościowo, kompleksowo. bezpartyjnych kalek. Wystarczy, że dookoła nas jest cała masa ludzi nierokujących intelektualnie, którzy przecież nie ze względu na prostotę swej konstrukcji, ale brak odpowiedniej percepcji, wiedzy i umiejętności nie są w stanie tego prostego mechanizmu zrozumieć. Bo polityka jest też bardzo brutalna. Nie myślcie sobie, że Zjednoczona Prawica, która była u władzy przez tyle lat, była partią monolitu. Nie, ona się składała z 3 odrębnych partii, którymi zarządzał Jarosław Kaczyński. Nie było miłości pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą. Teraz elektorat Tuska, Hołowni, Lewicy będzie żądał jakichś rozliczeń. Ale jest pewna linia, której politycy nie chcą przekraczać, bo na nią się umówili. Ale ktoś będzie musiał beknąć. Jak myślicie? Premier Morawiecki, który tym zarządzał? Jarosław Kaczyński, który tym sterował? Mariusz Błaszczak? Ktokolwiek? Nie, te wszystkie ich kłótnie i sprzeczki w Sejmie, jak mówię, są dla plepsu. Ktoś będzie musiał być rzucony lwom na pożarcie. Więc kto? Ktoś, kto nieustannie naciskał na odciski Jarosława Kaczyńskiego. Ludzie Zbigniewa Ziobry. I teraz ten wniosek o to, żeby zdjąć immunitety posłom suwerennej Polski ze względu na Fundusz Sprawiedliwości. Jaki był, taki był. Ale chcą im to zrobić. Zobaczycie, że będą rzuceni oni właśnie na pożarcie lwom. Tak to się kończy, bo polityka jest bardzo brutalną grą i nie ma tam przyjaźni. Nam tylko mówią o tym, że to wszystko jest dla Polski. Nie jest. To wszystko są gry dla plebsu, a tamtych poświęcą, bez mrugnięcia okiem. Kto nie subskrybował naszego kanału, może to zrobić teraz, jednym kliknięciem. Przypominam też o dzwoneczkach, które pozwolą YouTube'owi przypominać Wam o kolejnych naszych spotkaniach. Tymczasem klasycznie dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić wykonywaną przez nas tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę, wiecie, że lubimy kawę. Do tego służy serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. Dziękuję. A na odchodne. Lubię wracać do mądrych książek. Książek, w których bardzo często znaleźć można wiele rozwiązań, wyjaśnień, które są podane wprost. Jedną z nich jest Kariera Nikodema Dyzmy Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, której treść największą szkodę wyrządziła jej ekranizacja. Genialna, co tu dużo mówić, ale całkowicie zniekształcająca sens. Ta ekranizacja, ten film z Romanem Wilhelmim w roli głównej. Bo ukazała ona bowiem oszusta, hochsztaplera, głupca i ćwierć inteligenta, w końcu pośredniego przecież mordercę i w końcu ważnego polityka. Przyjaciela ministrów, jak go określano. Przedstawiano go jako postać, której można i należy współczuć oraz wiele wybaczyć. Widzowie zakochali się w roli Wilhelmiego, a przez nią pokochali Dyzmę wraz z całą paletą jego parszywych przywar. Przywar ludzi tamtej epoki, ale nie tylko. W książce tej przecież najmądrzejszy i najbardziej bystry, jak się okazało, był ten jedyny, który nie dał się oszukać, a przez wszystkich uważany za wariata Georges Ponimirski. To on jako jedyny odważył się w przedostatnim rozdziale nazwać sprawy po imieniu i gdy proponowano Dyzmie objęcie funkcji premiera kraju i to z polecenia prezydenta, zareagował najwłaściwiej. Tak więc zostawię Was z tym fragmentem, prosząc, abyście się w niego wyraźnie wsłuchali. Fragmentem, który nie jest obrazem polskiego społeczeństwa i polskiej klasy politycznej pierwszej połowy XX wieku, ale emanacją naszych przywar, kalką, którą nakładamy na kolejne epoki i niestety perfekcyjnie odbijamy. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Nagle z kąta rozległ się długi, skrzeczący śmiech. Ponimirski dotychczas siedział cicho, a że nikt nań nie zwracał uwagi, nie zauważono jego ironicznej miny. Georges przysłuchiwał się i wreszcie nie wytrzymał. Śmiał się teraz, zataczając na krześle. Śmiech? Z czego się pan śmieje? Obrażonym tonem zapytał wojewoda. Georges zerwał się, urwał z miejsca śmiech, kilkakrotnie próbował założyć monokl, lecz ręce mu tak się trzęsły, że nie mógł sobie dać z nimi rady. Był zdenerwowany i wzburzony do ostatnich granic. Z czego? Nie z czego, moi państwo, tylko z kogo? Z was się śmieje. Z was. Z całego społeczeństwa. Z wszystkich kochanych rodaków. Panie! Milczeć! Wrzasnął Ponimirski, a jego blada twarzyczka chorowitego dziecka zrobiła się czerwona z wściekłości. Milczeć, sapristi! Z was się śmieje. Z was! Elita! Otóż oświadczam wam, że wasz mąż stanu, wasz Cincinnatus, wasz wielki człowiek, szaleniec, prawdaż Nikodem Dyzma, to zwykły oszust, co was za nos wodzi. To sprytny łajdak, fałszerz i jednocześnie kompletny kretyn. Idiota, nie mający zielonego pojęcia nie tylko o ekonomii, lecz i o ortografii. To cham bez cienia kindersztuby, bez najmniejszego okrzesania. Przyjrzyjcie się jego murzyckiej gębie i jego prostackim manierom. Skończony tuman, kompletne zero. Daje słowo honoru, że nie tylko w żadnym Oksfordzie nie był, lecz żadnego języka nie zna. Wulgarna figura spod ciemnej gwiazdy o moralności rzezimieszka. Sapristi. Czy wy tego nie widzicie? Źle powiedziałem, że on was za nos wodzi? To wy wwindowaliście to bydlę na piedestał. Wy, ludzie pozbawieni wszelkich rozumnych kryteriów. Z was się śmieje, głuptasy. Z was, motłoch. Nareszcie udało mu się włożyć monokl, obrzucił wszystkich pogardliwym spojrzeniem i wyszedł, trzaskając drzwiami. Dyrektor Litwinek przerażonym i zdumionym wzrokiem przesunął po twarzach obecnych. Na każdej był zakłopotany uśmiech pełen politowania. Co to znaczy? Zapytał. Kto to ten pan? Pani Przełęska odezwała się. Niech pan wybaczy, panie dyrektorze, to mój siostrzeniec, a szwagier prezesa. Zwykle bywa spokojny. Jest niespełna rozumu. To wariat! Wyjaśnił wojewoda. Biedny chłopak, westchnęła panna Czarska. Aha, uśmiechnął się dyrektor Litwinek. No oczywiście, wariat.